takie duże i gęste. Niesamowite. Słuchajcie, wyszedł mi straszliwy, straszliwy grzyb. Jak i na alokazji, tak i na dwóch alokazjach. Powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu takie coś mnie spotkało. Może tego, że ten ceramik był mokry, roślina była mokra, tam włączałam, potem było gorąco, ja włączałam jeszcze w sypialni, włączałam nawilżacz, może to po prostu spowodowało tego grzyba. I byłam przed chwilą właśnie w Garden Center, tak jak widzieliście, i kupiłam sobie po prostu na grzyba oprysk. Także będę je psikać. Mam dwie nowe rośliny, ale to pokażę w następnym filmie. No i co, będziemy radzić tutaj, muszę porządnie spsikać je korzenie jednej i drugiej, więc mam nadzieję, że szybko mi się uda je uratować. Jeszcze grzyb wyszedł mi tutaj na skrzydło kwiacie, więc też będę mu zmieniać ziemię i będę go opryskiwać i zobaczymy. Przesadziłam tego skrzydło w kwiata, ale widać, że dostałam jakiegoś szoku, więc jutro powinno być lepiej, miejmy nadzieję. Słuchajcie, okazało się, że więcej moich roślin ma grzyba. Mój skrzydło, kwiat wariegata, no on już wygląda jak naprawdę tragedia. Ale też miał grzyba, już go wsadziłam do ziemi, już nie kombinuję na razie z ceramisem, jeśli chodzi o skrzydło kwiaty. Tutaj już posadzony, alokazja, posadzona już alokazja Black Velvet i tutaj ten Dragon Scale. Także zobaczymy, oczywiście doliczka jest za mała, ja to na razie trzymam, żeby one sobie troszkę powietrza dostały. Właśnie wyciągnę to z tego, żeby powietrza dostały. Ta dolniczka ma otwór jakby co na dole. Także słuchajcie, pan, takie ostatnie jeszcze słowa z mojej strony. Pan w sklepie zapytał mnie, jakie mam rośliny do popsikania, jakie mam grzyby. Powiedziałam, że alokazję, to aż zamilkł na chwilę, więc powiedział, że ten oprysk powinien mi pomóc. Także one tutaj sobie na razie schną. Jutro je postawię na półki, chociaż myślę, że już nie wycieka stąd nic i myślałam, żeby tą alokazję chyba postawię gdzieś tutaj. Postawię tutaj też Black Velvet. O, myślałam o takiej kompozycji, oczywiście muszę znaleźć albo kupić nową dolniczkę. Doniczkę? O, osłonkę jakąś ładną. Wydaje mi się, że tutaj fajnie wygląda. Zobaczymy też, jak one tutaj będą rosły. Także mam nadzieję, że będzie im tutaj dobrze, bo wydaje mi się, że ta alokazja raczej tak jakoś nie potrzebują za bardzo jakiejś dużej wilgoci chyba. No i miejmy nadzieję. Jezu, mam nadzieję, że to się nie załamie. No nie stawić za dużo ten. I komu na łeb? No bo to może spaść. Nie strasz mnie. No ta szafka nie jest jakaś mocno stabilna, sama wiesz. Jest stabilna. Wiesz, krakał to odpadnie. No i tak to na razie wygląda. Słuchajcie, mam dwie nowe roślinki. Jutro nagrywam nowy odcinek, nowy miesiąc, nowe roślinki, więc stay tuned i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!